No i dzień dobry, witam, witam, witam. Słuchajcie, lecimy z kolejnym odcineczkiem Alexa. Mam nadzieję, że tu mi się ładnie wszystko przechwyci. Dobra, jest. Przechwyciło się. Słuchajcie, mieliśmy iść do tego gnoja tam. To, Dex. Idziemy do tego Dexa. Zapomniałem nawet, co tu mieliśmy za misję wykonać, ale wiem, że mieliśmy do niego iść. A tam co to za misja była? Rozwalmy jeszcze sobie tego gnoja. Ciekawe, czy on do nas leci, nie? I tam zajdzie na dół? Gdzie mu dać kitę, ale... Podkręcona poszła gdzieś tam. No i fajno. A, ja zapomniałem, żeby ten miecz mamy. Zdobyliśmy z zarąbisty mieczej. Żry, chłopak, żry. To pełen. Dobra, o to miejsce mi chodzi. Tam jest Dex? Nie, to nie jest Dex. Tu myślałem, że jest fragment mapy, a to jest dziura. No my tu nie byliśmy, jak tego kolosa zabili, zabijaliśmy tego. Wiecie kogo? Ten gaciak taki. Tak, to było tu, ej. To ten Dex nie jest tam wcale tak daleko. Dobra, ja tamtych nie lubię, dlatego je ominę. O, tego pewnie mi się nie uda ominąć. Dobra, no to tego sobie walniemy jeszcze ewentualnie. Podskoczyłem, ale... Gdzie jest mój kompan? Lata tam? O kurde, a to co to za ptor? O kurwa! Ja nie chciał. On za mną gdzie? Ja pierdolę. Strzelę tam w niego strzelę. Już mnie tu dygło, tak kurde, ropucha, no nie wierzę, po co on się tu pierdolił? Kurwa, jeszcze mnie jebnął czymś. Gdzie to tam jest? Kurwa. Nie lubię tego gówna, nie? Nie ruszę się. Dobra. Dobra, zabiłem go za pierwszym razem. Co to za gnój był? Nocny ogr. Tak na waleta? Martwa natura. Martwa natura. Nie, jak to się nazywa? Taki akt. Akt, a zarazem martwa natura. No, można by to rzec. Dwa w jednym. Dobra, daj mi sobie. Dobra, zapiszmy sobie. Wszystko jest, dźwięk jest, wszystko jest, dobra.
kurwa, tego więcej jest. Nie, no teraz to kowboj czacza tej. Jeszcze coś jest? A, ten. Jest tu z nim jeszcze jakiś sipów mam powiedzieć, a co to za miejsce w ogóle? Fanty, fanty. Strzały. Coś tam się burzy, nie? O, ty gnoju. Miejscowa w ogóle, nie? Dobra, gdzie jest ten Dex? Bo na razie tak właśnie bez sensu. Tylko jak są tego. A tu już jesteśmy blisko tego, że tego Dexa. To sobie tu rozprawimy się z tym. A tak, potłuczony nieźle trafi, nie? O, nowy poziom biliśmy. Juhu! Z tego wszystkiego nie wiem, który atrybut teraz dać. Ekwipunek. Coś my mieliśmy, żeby coś założyć, nie? Ja wiem, że teraz to jest wszystko i tak. Tu zobaczcie, w siłę jakbyśmy dali do 89, to byśmy mogli mieć tą broń dwuręczną. Ale ta już wcale nie jest taka zła, chociaż jest wiadomo, że jest lepsza, ale... Zręczność, inteligencja, to był kiedyś, jakiś lepszy łuk chyba, kiedyś. Musimy nad tym pomyśleć, bo to... Coś było, no ale to... Mówię, to później. Ale jest gorąc, nie? Po prostu ostatnimi czasy, te dwa dni, to jest tak gorąco. O! Syn. Dex! Cholera, Dex! Tato? Nie, kurwa, mama. Cześć, synku. Tam jak ktoś obserwował, nie? No kurwa, te piścibąbki, wiecie co. Tato, czy mogę cię o coś spytać? Jasne. Jak to jest stracić przytomność? Nic w tym przyjemnego. Jakby ktoś bezpowrotnie odebrał ci trochę czasu. Dlaczego ci to ciekawi? Chyba mi się to przytrafiło. Czy coś cię ugryzło? Nie, ale przez te formatory dziwnie się czuję. Popatrz tylko. Są takie wielkie. Posłuchaj, od teraz masz trzymać się mnie lub Asgara, zrozumiano? Nie będziesz nigdzie chodził sam. Ale ja nigdzie nie byłem sam. Pilnował mnie dziadek. Co? Co takiego? Jakiś alp stał. Dziadek przewidział, że tak zareagujesz. Dlatego zawczasu uciekł, byście na siebie nie wpadli. Rozmawiałeś z nim? Aha, przedstawił się jako Wardek, twój ojciec. Co ci jeszcze powiedział?
mnóstwo rzeczy i pomógł mi prawie dostać się do formatora. Nie rozumiem, dlaczego go nie lubisz. Wydawał się bardzo w porządku. Nie lubię go? Gdzie to słyszałeś? Podobno się pokłóciliście. Mama mi opowiedziała. Nigdy nie ufaj obcym. Mogą cię okłamywać. Zawsze kręć się w pobliżu mnie albo mamy lub Asgara. Ale... no dobrze, tato. Co ty tam w ogóle robiłeś? Chciałem zobaczyć krainę obcych. Musi istnieć jakiś sposób, żeby się z nimi dogadać. Powinieneś być bardziej odpowiedzialny, Tex. Jesteś jeszcze dzieckiem. Gdyby cię zobaczyli, pewnie by cię zabili. Nawet najmniejsza iskra może rozniecić ogień. Mówiłeś tak kiedyś, pamiętasz? Oj, może mówiłem, no ale nie o to chodziło. Lepiej by z nami nie walczyli. Chwilowo nie dają nam wyboru. Myślałem, że w formatorze znajdę coś, co pomogłoby nam powstrzymać spór. Czy namówił cię do tego ten człowiek? Nie, on mi tylko pomagał. Ej, co ja mam z tobą zrobić? Mama okropnie się martwiła, wiesz? Oj, przestań! Nie jestem przecież jakimś kretynem w foliowej czapce. To prawda, przysięgam. W formatorach rzeczywiście się coś znajduje. Coś jakby duch, ale taki bardzo silny. Czuję to. Może nas wesprzeć, tato? Po prostu musimy wysłuchać, czego od nas chce i spróbować to pojąć. Rany, Dex. Niewykluczone, że się nie mylisz, ale to zbyt niebezpieczne. Rozumiem, słoma mu wystaje. Zobaczyłem ten formator. Kiedyś trzeba będzie do niego wejść. To bardziej niż pewne. Przekonasz się. Odszukamy to, o czym mówiłem, by pomogło ci pokonać najeźdźców. Dobra, jasne. Na razie powinniśmy się jednak stąd wynosić. Zabieram cię do bastionu. W porządku. To jest takie miejsce jak to, które zwiedzaliśmy jednego razu. Jak mi się wydaje. Mają rozstrzygnąć spory, skoro tracą czas na pierdoły. A co ciekawe, po co w ogóle? Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Martwię się o ciebie, Jax. Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Dziękuję, że odnalazłeś Dexa. No problemu. Podobno spotkał mężczyznę o imieniu Wardek. Skoro go widział, to znaczy, że twój ojciec wciąż żyje. Nie byłbym taki pewien. Dex nie kłamie, a już na pewno nie w takich sprawach. Możesz mu ufać. Mogłam się spodziewać, że ta kobieta znów się tu pojawi. Jaka? Musiałeś ją zwerbować? Jest dobra. Niby w czym? Cóż... On się pytał, czy... Talent ma tylko do sprawiania kłopotów. Uprzedzam. Jeśli ta ladacznica zrujnuje ci życie, to nie chcę o tym słyszeć. To twój problem. Poza tym, kto podawałby się za Wardeka, jak nie on sam? Nie ma jakiejś misji odnaleźć Wardeka? Siku ci się chce? Ale wyrosłeś. Często to słyszę, ale jakoś tego nie czuję. Jeszcze parę lat temu byłeś brzdącem, a teraz popatrz, jak dojrzałeś. To znaczy jak? Stałeś się spostrzegawczym i bystrym. Krótka ta misja, myślałem, że będzie cię. Nic nie ujdzie twojej uwadze. Poza tym, intuicja słusznie ci podpowiada, co w życiu się liczy. Nawet w przypadku drobnostek. Czy to dobrze? Jak najbardziej. Jeszcze ja? Super! No to się cieszę. O co chodziło?
Aha, ja chciałem coś rozwinąć z tymi łukami. Ale, no właśnie, ja tu miałem gdzieś przecież lepszy łuk. Ten łuk berserka? No tak, bo ten założony 71, a ten ma... Piotr Kalana. A ciekawe, który ten jest. Dobra. Ale to ja bym też to ulepszył. Ale jeszcze coś zobaczymy. Czekajcie, nie to, to. I zobaczmy teraz, który jest lepszy w ogóle. Tu dużo do naładowania. Tylko tu zręczność by trzeba było dać, nie? Dwururka tak samo. Zręczność do 50 by nie było źle. To jest do zrobienia. No, nie masz. Ja tam coś chciałem ulepszyć chyba. Coś chciałem jeszcze zrobić, ale... Za mało o tym wiem. Czy chciałem strzelanie z łuku ulepszyć? Który tam miał to strzelanie? Siła. To też chciałem zrobić, nie? Siła 1 bym musiał mieć do 70. I resztę w budowę, ale... Nie pozwólcie, by niebezpieczeństwa dotyczące nowego eleksu chwytniły zagrożenia... Dobra, zadanie jeszcze jakieś zróbmy. Musimy polegać na przywołaniu... A może zrobimy to, że... Nieważne, czy mowa o strzelbie, czy o broni laserowej. Wszystko jest lepsze od utraty zdrowia. Tu Herbert, przemawiam do was... Aha, czyli tu możemy... Gdzie jest Dawkins? Dobra, ale to jeszcze byśmy sobie tu polecieli do tego Tialga, czego on tam ma. I zaraz będziemy do Ginsa szukać. Ten czego uczył? Boże, ja już zapomniałem, czego on uczył. Ale inteligencja 30, no tak. To inteligencja 30 możemy dojechać, czy nie? Dawkins. Zapomniałem, gdzie on jest.
Tej, no przeleciałem wszystkie i co? Gdzie jest Dawkins? Gdzieś mi się kojarzy, ale gdzie on jest? Tu będzie bitka pewno, co? Zgodnie z tą infekcją. Nie jest tutaj gdzieś w tym? Nie, tu był Adam. Chciałbym tego do Dawkinsa spotkać, ale gdzie? Teraz to zobaczymy, gdzie jest Dawkins. Adam to nie jest właśnie Adam Dawkins? Tak, to zaraz coś innego zrobimy. To mi się tak wydawało właśnie, że to jest... A jak nie, to z tym polecimy zrobić to z tymi albami, dobra. Co się dzieje? Czy twojemu synowi coś się stało? Nie. Jest już bezpieczny, ale próbował przedostać się do formatora. Też ma fajną kosę. Poważnie? Jak taki chłopiec zdołał przedrzeć się tak daleko na zachód? Musiał mieć wsparcie. Dek twierdzi, że spotkał mojego ojca. Wardeka? Dawnego dowódcę Albów? Czyżby wrócił? Tego nie wiem. Rozumiem. Posłuchaj, człowiek... Tam w jedynce też nie do końca z nim wszystko było ok. Pomóc. Jakżeby inaczej. To była tylko sugestia. Jak idą studia nad skażeniem? Dobrze, że pytasz. Dowiedziałem się o mrocznym eleksie wystarczająco dużo, by otwarcie stwierdzić brak jakiegokolwiek lekarstwa. Że co? Kiedy transformacja się rozpocznie, da się ją tylko opóźnić. Chyba już nigdy się go z siebie nie pozbędziesz. Czyli to wszystko poszło na marne? Posłuchaj, chociaż nosisz w sobie patogen, niekoniecznie musisz przeobrazić się w niebianida. O tempie przemiany decyduje siła woli, która jest również w stanie całkowicie ją powstrzymać. Doprawdy? Czyli nie mam powodów do obaw, co? Mimo to powinienem ci coś wyjawić. Nie każdy potrafi zahamować mutację. Też mi niespodzianka. Zdołają się jej oprzeć jedynie ludzie o wystarczającej determinacji i charcie ducha. Jeżeli zależy ci na tym, by przezwyciężyć proces metamorfozy, dbaj o swoją sprawność umysłową i ćwicz. No wszak u ciebie infekcja postępuje już od jakiegoś czasu. Czyli nie istnieje żaden sposób, który pozwoliłby raz na zawsze uchronić ludzi przed tym
tą zarazę. No chyba dzisiaj będę musiał już użyć wiatraka, bo naprawdę... Nie. Nie gadaj. Na pewno znajdzie się jakieś inne wyjście. Wszystko, co mogę rzec, to... Lepiej, aby nikt więcej nie zachorował. Dopóki... Dopóki co? Na razie więcej ci nie powiem. Niebianie to wysoko rozwinięta rasa. W jedną noc nie odtworzę dziesięcioleci badań. Tak czy inaczej, Niebian trzeba spacyfikować, bo inaczej na planecie zostanie tylko jeden kolor skóry. Fioletowy. Ale co myśleli? Skupmy się zatem na walce Myślałem, z agresorem. Rzecz jasna, fioletowy, a propos. Zrezygnuję przy tym z dalszych odkryć i analiz. Podziwiasz Niebian, pomimo wszystkiego, co zrobili, zgadza się? Jestem naukowcem. Pod względem analitycznym i empirycznym wyprzedzają nas o wiele pokoleń. Osiągnęli taki stopień rozwoju, że znają już rozwiązania problemów, z którymi my będziemy się borykać jeszcze całe lato. O jakie ćwiczenia chodzi? Przekazałem już stosowny protokół twojemu dronowi. Regularnie proś go, by pomógł ci utrzymać formę. Jasne. A co, jeśli tego nie zrobię? Obaj wiemy, co wtedy będzie. Dobrze, że ustaliliśmy chociaż to. Ej, koniec gadki. Idziemy zrobić jeszcze to zadanie? Ej, poczekajcie, bo to jeszcze są te... Laboratoryjny... Tu szkoda, że jeszcze nie mogę, nie? Aha. To mnie tak średnio interesuje, tak nawet w sumie. Ale sobie rozwinęliśmy plecak tej. Teraz możemy sobie w bok, w przód, w tył. No i dobra. Napiszmy sobie. Wow, Supermana się. Zaraz się jebie. Pierwszy test wyszedł niekoniecznie pomyślnie. Test plecaka odrzutowego. No rzeczywiście tam jednak chyba ta opcja by się nam przydała. Czekajcie. No szok, dobra, chodźcie z tym drabem. Tak, odwiedźmy tego skorumpowanego Alba. Zróbmy to zadanie. Ruchy. Już jesteśmy spóźnieni. Trochę śniegu, nie? Urax powinien czekać gdzieś w tym kompleksie. Sprawdźmy okolice.
Co mu się stało? Ale go wyciągło. Kurwa. Co to wszystko? Słuchajcie, to jest idealne. O Jezus! On mnie zabił przecież. Słuchajcie, to jest idealne miejsce, żeby... Żeby zrobić osobną misję na to. Osobny... Czyli idziemy z drabem. Dobra, słuchajcie, test plecaka, tu mamy to. Kończymy, bo to się dzisiaj źle skończy. Krótko, bo krótko, ale no naprawdę te... No jest ciepło, jest po prostu ciepło, gorąco w tych słuchawkach też, jakbym w czapce siedział. I tak, fajna misja, test plecaka odrzutowego. Odnaleźliśmy syna, przetestowaliśmy plecak odrzutowy. Bellissimo, bellissimo. Czego więcej chcieć? Do następnego, trzymajcie się, bye.